Cześć, tu Karolina. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Znowu z domu z Łodzi. Jest to oczywiście kolejny food vlog, czyli film z serii Co jem w ciągu dnia. Ale dzisiaj postanowiłam podejść troszeczkę inaczej do tematu i nieco ten film dla Was urozmaicić. Oczywiście podzielę się trzema, a nawet będą też przepisy bonusowe. Przepisami na wyjątkowe dania, ale też było wiele próśb o to, abym zdradziła Wam, jak wygląda mój dzień w tej nowej rzeczywistości. Jak wiemy, każdy, a przynajmniej większość z nas musiała nieco zmienić swoją rutynę i dostosować się do tego, jak obecnie funkcjonujemy zazwyczaj w naszych domach. U mnie oczywiście zaszło wiele zmian, ponieważ teraz już nie mieszkam sama, nie jestem w Warszawie, jestem w domu w Łodzi. W zeszłym tygodniu pokazałam Wam, jak wygląda taki mój rytm posiłków oraz co mniej więcej jem w ciągu dnia, ale dzisiaj postanowiłam, że dorzucę parę takich moich nowych nawyków. I w ogóle o rutynach i nawykach chciałabym przez sekundę powiedzieć. Uważam, że szczególnie teraz istotne jest zadbanie o taki swój rytm dnia, o higienę pracy w domu. Dostałam od Was wiele pytań o to, jak ja się organizuję pracując w domu. Póki co też nie czuję się do końca na siłach, żeby tutaj zabierać głos w tej sprawie, ale z wielką chęcią opowiem Wam o tym, jak wygląda mój dzień, ponieważ od poniedziałku do piątku naprawdę trzymam się takiego w miarę stałego grafiku. Oczywiście też moja praca jest dosyć elastyczna i zróżnicowana, więc każdy dzień mimo wszystko wygląda inaczej i nie jest to aż taki dzień świstaka, jak możemy sobie wyobrazić w obecnych czasach, ale bardzo wiele rzeczy się powtarza i wydaje mi się, że z mojego doświadczenia działa to naprawdę dobrze na naszą głowę, kiedy mamy ten rytm, te rytuały i jakiś taki stały grafik. Muszę też pochwalić się Wam, że ten czas był dla mnie dosyć owocny, jeśli chodzi o wprowadzenie nowych nawyków. Także te rzeczy, o których Wam dzisiaj opowiem, po części już były w moim takim właśnie rytuale dnia, natomiast w końcu udało mi się zmotywować do prowadzenia rzeczy, o których myślałam już od dłuższego czasu i tymi nowymi nawykami też postanowiłam się dzisiaj z Wami podzielić. No to od początku. Mój dzień zaczynam między 7 a 7:30 i zazwyczaj budzę się sama, ale mam taki rezerwowy budzik na wszelki wypadek nastawiony na 7:30 i zaraz po przebudzeniu jeszcze pozwalam sobie na leżenie. Szczególnie kiedy wstanę przed budzikiem, to leżę sobie jeszcze w łóżku i właśnie używam takiej maski, o której Wam mówiłam w ostatnich ulubieńcach. Jest to taka gryczana maska, którą po prostu kładę sobie na oczach i leżę na plecach i następnie wypełniam mój 5 Minute Journal. To też jest coś, o czym mówiłam wielokrotnie, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że mam też nowych widzów lub osoby, które wybiórczo oglądają moje filmy, także 5 Minute Journal to jest taki rodzaj dziennika, który ja prowadzę już od lat i jest on inspirowany oryginalnym 5 Minute Journal stworzonym przez Mimi i Alexa Ikeahn i to wygląda w ten sposób, że codziennie rano piszemy oczywiście datę i miejsce, w którym się znajdujemy i zapisujemy 3 rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, a następnie 3 rzeczy, które według nas uczyniłyby ten rozpoczynający się dzień wspaniałym i kończymy to takim jednym zdaniem pozytywnych afirmacji, czyli zaczyna się to od I am, czyli jestem i na przykład danego dnia mamy dużo pracy, więc możemy powiedzieć, że jesteśmy zmotywowani, skupieni, czy cokolwiek innego, albo na przykład chcemy napisać, że dzisiaj jestem zrelaksowany, radosny i życzliwy. Tych opcji jest oczywiście mnóstwo, nie ma żadnego odpowiedniego sposobu wypełniania tego 5 Minute Journal, jakby też dowodów naukowych na to, jak pozytywnie na nasz nastrój, na nasz stan ducha wpływa to, że pielęgnujemy w sobie wdzięczność i nastawiamy się pozytywnie do świata. Jest ich bardzo dużo, także nie muszę Wam na pewno o tym mówić, ale ja tak zaczynam dzień, tak jak powiedziałam, od lat. I kolejną rzeczą, którą robię, jest udanie się do łazienki, przygotowuję się na nowy dzień i wtedy schodzę na dół po to, żeby zrobić sobie ciepłą wodę. Obecnie też, żeby wesprzeć odporność, piję ciepłą wodę z micelizowaną kurkuminą. Jest to też produkt, o którym było u mnie głośno ostatnimi czasy. Zostawię Wam link u dołu, ponieważ mam dla Was kod rabatowy na hasło Dobrze Wiemy 10, jest to 10% zniżki. Przygotowuję sobie taką ciepłą wodę przygotowaną i wracam na górę po to, żeby zrobić poranną medytację. Medytuję codziennie rano, przynajmniej w tygodniu. W weekendy ten mój rytm dnia jest zupełnie inny. Medytuję przez 10 minut, korzystając z instagramowego live'a Magdalena Yoga. To jest coś wspaniałego, absolutnie uwielbiam poranki, właśnie dlatego też sobie rozpalam Palo Santo, czyli takie kadzidło, powiedzmy. I tak spędzam te kilkanaście w zasadzie minut i jeszcze akurat w moim pokoju jest tak, że słońce rano pada prosto do środka, więc kąpię się w tym słońcu. No jest to naprawdę wspaniałe i też fajne jest to, że te medytacje są codziennie o 7 rano, ale od razu Magda je zapisuje, więc ja zazwyczaj robię te medytacje powiedzmy tak, nie wiem, o 7:30, 7:45, przez 24 godziny macie do nich dostęp. No i po zrobieniu medytacji schodzę znowu na dół i przygotowuję kawę dla siebie i dla mojej mamy, która tak jak w zeszłym tygodniu Wam mówiłam, siedzi sobie tutaj teraz i mnie słucha, także jest to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie nagrywania filmu. Uśmiecha się do mnie, słodko. I też razem pijemy sobie kawę, ponieważ obie pracujemy w obecnej sytuacji z domu, z jednego stołu. A, zapomniałam! A nie, nie zapomniałam, dobrze. Kiedy kawa się parzy, to ja robię sobie francuski. Także jestem przeszczęśliwa, że to już mi weszło w nawyk, to już było jakiś czas temu, codziennie rano robię sobie francuski, ale teraz pojawił się jakby kolejna warstwa tego nawyku, ponieważ mam też zeszyt, w którym mam zapisane wszystkie regułki gramatyczne, których się nauczyłam i codziennie, kiedy pojawia się coś nowego, to sobie tam dopisuję jakieś nowe zasady, także jestem bardzo dumna z tego, że to robię, bo długo mi zajęło zebranie się do nauki, a uczę się z aplikacją Babbel, którą Wam naprawdę serdecznie polecam. Na razie testowałam tylko język francuski. No i mniej więcej tak to się zbiega w czasie, że jak skończę robić francuski, to akurat kawa jest gotowa, więc robię przepyszną kawę dla nas dwóch i kiedy piję kawę, to robię takie rzeczy jakieś administracyjne, czasami właśnie ukazał się nowy podcast, więc wrzucam o tym instastory, sprawdzam maila, czy też odpowiadam na jakieś pytania na grupie. Zapraszam Was serdecznie do dołączenia do mojej grupy na Facebooku, jest to najmilsza grupa i z tego co wiem, tam już jest chyba z 2000 osób. Naprawdę jestem przeszczęśliwa, to jest grupa dla wszystkich osób, które mają ochotę być częścią sympatycznej, pozytywnej społeczności ludzi, którzy interesują się tym, co pojawia się tutaj na kanale, czy też w podcaście. Także wszystko ze świata, powiedzmy, eko, wege, świadomość, psychologia, uważność, podróże. Tematów jest wiele i myślę, że wiele osób znajdzie tam coś dla siebie. I jak już trochę tutaj się ogarnę przy tym komputerze, to zabieram się za robienie śniadania i w międzyczasie też się przebieram, bo też jest to dla mnie ważne, żeby nie siedzieć cały dzień w piżamie, zresztą nie lubię tego, a jeżeli to robię, to specjalnie w weekend, bo wtedy lubię sobie tak zjeść śniadanie w piżamie. W każdym razie tydzień temu pokazywałam Wam przepis na śniadanie, który jest u nas absolutnie każdego dnia w tygodniu, czyli na owsiankę, więc stwierdziłam, że nie będę Wam pokazywała tego samego w tym tygodniu, tylko podzielę się za nim przepisem, który u nas na stałe zagościł w repertuarze niedzielnym i są to najlepsze gofry na świecie i teraz chciałabym potwierdzić od osoby, która je klasyczne potrawy również, że są to najlepsze gofry, prawda mamo? Tak. Powiedz głośniej. Było bardzo cicho, ale mama powiedziała, że tak potwierdza. Więc zrobiłam je za drugim razem ostatnio. Taka tradycja, 2 razy z rzędu. I naprawdę są boskie. I jest to przepis Jarzynowej, którą Wam polecałam też w ulubieńcach. Mi po raz pierwszy te gofry zrobiła Owsiana. I przepis jest naprawdę bardzo prosty, natomiast wymaga przygotowania. Dlatego, że ze składników to tam mamy niepaloną kaszę gryczaną, jogurt roślinny i syrop klonowy oraz szczyptę soli, ale trzeba się do tego przygotować, ponieważ najpierw trzeba przez kilka godzin namoczyć kaszę gryczaną. Ja robię to tak, że jeżeli planuję zrobić gofry na przykład w niedzielę, to w sobotę rano zalewam kaszę wodą i pod wieczór ją odcedzam, przepłukuję i blenduję z syropem klonowym. Na 200 gramów kaszy, tam mamy chyba łyżkę syropu klonowego. Ja ostatnio zrobiłam do naszej trójki z 400 gramów kaszy, także gofrów było co niemiara, powiem tak. I tak jak powiedziałam, blenduję te 2 składniki ze sobą, przykrywam ściereczką i zostawiam na całą noc do fermentacji. Nie pytajcie mnie dokładnie, o co tutaj chodzi, jak to wpływa na smak. Tak kazali, tak zrobiłam. I w niedzielę rano dodaję do tego jogurt kokosowy, dodaję szczyptę soli i po prostu piekę gofry. I tutaj chciałabym się na chwilę zatrzymać, Ostatnio testuję robienie jogurtu kokosowego. Powiem Wam, że wychodzi różnie i jeszcze nie chcę Wam dawać jakichś szczególnych rekomendacji, ale po prostu zachęcam Was do próbowania. Teraz, kiedy spędzamy trochę więcej czasu w domu, naprawdę warto jest część z takich półproduktów przygotować samemu, bo na przykład do przygotowania takich gofrów konieczne jest użycie śmietany czy też jogurtu, a to zazwyczaj idzie w parze z zakupem jednorazowego opakowania, z czym do końca się nie zgadzam, więc o wiele fajniej jest przygotować taki jogurt samemu. Ja miałam już dwa niewypały na koncie, wypały, w sensie użyłam tego jogurtu, ale nie do zrobienia super deseru czy śniadanka, bo rzeczywiście ta konsystencja była trochę dziwna, ale zrobiłam go w taki sposób, że do mleka kokosowego dodałam probiotyki, 2 saszetki probiotyku i za pierwszym razem przykryłam gazą i zostawiłam w miarę ciepłym miejscu, a za drugim razem podgrzałam najpierw to mleko i potem po wystudzeniu dodałam właśnie probiotyki, schowałam do termosu. I słuchajcie, obie te rekomendacje są właśnie od Jarzynowej, która jest ekspertką od tego i ja nie wiem, dlaczego mi to nie wychodzi, ale hit był taki, że kiedy potrzebowałam użyć tego jogurtu, nie byłam w stanie odkręcić termosu. Termosu. I zawołałam mojego brata, który przez długi czas również nie mógł sobie z tym poradzić, aż słuchajcie, termos wybuchł. Jak w końcu udało mu się to zrobić, to po prostu nie mogę. Cały ten termos eksplodował i Kuba był tak zmrożony, że zaczęło się z tego po prostu wylewać jak z szampana, a on stał jak wryty, bo tak się przestraszył tego huku, także ja się nie zniechęcam i będę dalej próbować. Ale wracając, gofry są wspaniałe i można je jeść z czym tylko chcemy. U nas różne wariacje. Ja ostatnio się w ogóle zakochałam w czymś takim, co się nazywa crookers, czyli jakieś takie masło orzechowe z kawałkami ciasteczek, super zdrowo, ale w niedzielę to powiedzmy są inne zasady. I do tego borówki, cynamon, można sobie to z cukrem pudrem jeszcze zaszaleć, ale oczywiście banan też jest mile widziany, jakieś tam konopie. Raz zjedliśmy z... Słuchajcie, co to było? A, to był twarożek z nerkowców, który kiedyś mama zrobiła chyba do naleśników, dobrze mówię? No i to było po prostu przepyszne, wspaniałe, cudowne. Więc polecam Wam gofry całym sercem. Już tak się rozgadałam, że ten film mógł być tylko o śniadaniu. W każdym razie, to śniadanie, tak jak mówiłam wcześniej, zazwyczaj w tygodniu jemy powiedzmy koło 9-9:30 i ja już potem siadam do pracy. No i powiedzmy do obiadu sobie pracuję. My sobie jemy obiad o 14, ale ta praca wygląda bardzo, bardzo różnie. Raz nagrywam film, raz nagrywam podcast, teraz montuję, innym razem robię zdjęcia, czasami szykuję jakiś przepis i zazwyczaj robię sobie jakąś przerwę około 12, na przykład na jabłko, czasem uda mi się wcześniej wyrobić, na przykład wcześniej już ćwiczę jogę i też w zależności od tego, co jest na obiad, to muszę się też do tego obiadu przygotować, ale powiedzmy, że około 13 już zaczynam tutaj się kręcić, robię jakąś tam sałatę, moja mama jest kochana, więc zazwyczaj to przygotowuję ten obiad dzień wcześniej, żebym nie musiała aż tyle dogotowywać, ale zdarza się tak, że po prostu ten czas przedobiedni jest cały poświęcony przygotowywaniu jakiegoś posiłku od zera. W każdym razie zazwyczaj właśnie na obiad jemy coś takiego konkretnego, taką wręcz obiadokolację z naszego wcześniejszego życia, ale dzisiaj akurat chciałabym pokazać Wam nieco inny przepis, nieco lżejszy przepis, też biorąc pod uwagę to, że zaproponowałam Wam na śniadanie gofry, to chciałabym pokazać Wam sałatkę, którą nazywam sałatkę pad thai, ale to po prostu jest taka ala tajska sałatka i najważniejszą częścią tej sałatki jest, moi drodzy, sos orzechowy. Ja kocham masło orzechowe i mam dla Was wspaniały przepis na sos, także najpierw zobaczcie, jak go zrobić. na milion sposobów. Ja na przykład pewnego razu zjadłam go prosto ze słoika, wyjadając jakby kawałkami grillowanego tofu, które pokazywałam Wam w zeszłym tygodniu, ale też jest to fantastyczny sos właśnie do takiej ala tajskiej sałatki, która jest banalna w przygotowaniu, naprawdę, i też możecie tam dać co chcecie w sumie. Ja użyłam makaronu soba, który ugotowałam i ostudziłam do tego starta marchewka, do tego poszatkowana czerwona kapusta i dorzuciłam bardzo dużo ziół i to jest kluczowe, bo moim zdaniem właśnie dzięki temu ta sałatka była taka dobra i tam była bazylia oraz kolendra i jeszcze do tego szczypiorek. Całość też doprawiłam do smaku solą i pieprzem, dużą ilością limonki, no i posypałam oczywiście fistaszkami, które uwielbiam, no i do tego ten sos. Także ta sałatka jest wspaniała i też kiedy jadłam ją jeszcze po kilku godzinach, to dodałam do niej domowe kimchi i to jest kolejna tutaj zachęta dla Was, naprawdę warto poświęcić chwilę i zrobić domowe kiszonki. Kiszonki są super zdrowe, świetnie wpływają na naszą florę bakteryjną jelit, ja dobrze to powiedziałam. I naprawdę są proste w przygotowaniu. Trochę jest z tym babrania, ale naprawdę jest zapas na długo, bo potem wystarczy łyżka do takiej sałatki i jest to bardzo ciekawe moim zdaniem urozmaicenie. Ja użyłam przepisu na proste kimchi z Jadłonomii, które nie wymaga żadnych składników, których nie macie w szafce czy też w lodówce. Mam nadzieję, że je macie, więc jak coś to nie ma. W każdym razie polecam Wam serdecznie to połączenie. Co się dzieje po obiedzie? Po obiedzie ja ostatnio zaczęłam wychodzić na samotne spacery, ponieważ samotne, krótkie wyjścia po okolicy, oczywiście nie po parkach, ani nie po lasach. Nagrywam to trochę wcześniej, więc jeżeli coś się zmieniło, to wiedzcie, że jest to w zgodzie z obecnie funkcjonującymi przepisami. Jest tak pięknie na dworze i naprawdę taki spacer właśnie po obiedzie wiele mi daje i wracam do domu około godziny 16 i jako, że mam ten ogromny przywilej posiadania ogródka, to jeszcze tak do 17, nawet trochę po 17 sobie siedzę i pracuję, bo wcześniej, kiedy była brzydka pogoda, to rzeczywiście siedziałam po prostu w takich normalnych godzinach pracy tutaj w domu, ale ta pogoda bardzo kusi, także siedzę sobie na dworze i powiedzmy po tej 17 już zamykam komputer i staram się skupić na nic nie robieniu, na robieniu rzeczy po prostu dla siebie, chociaż ja też uwielbiam swoją pracę, więc mówmy się, nie męczyć jakoś w ciągu tego dnia. To, co jest bardzo ważna część mojego codziennego rytuału, to jest wyzwanie jogowe. Teraz, kiedy to oglądacie, ja już zapewne je skończyłam, ale albo podjęłam już następne, albo po prostu ćwiczę regularnie. Podjęłam wcześniej wyzwanie home z yoga with Adriene, którą po prostu uwielbiam i robię je codziennie i to jest wspaniały nowy rytuał. I słuchajcie, jeśli chodzi o kolację, to mamy też taką właśnie tradycję kwarantannową, że ją jemy o 19, oglądając Fakty. I dzisiaj chciałam Wam zapodać taki przepis, który nie jest mój, bo też jak wiecie z poprzednich food vlogów, pokazywałam Wam czasami przepisy, z których ja często korzystam, przepisy innych blogerów czy też kucharzy, które moim zdaniem naprawdę są genialne i pojawiają się u mnie często. I jednym z tych przepisów jest przepis na chili z batatami, które ja po prostu kocham. Moim zdaniem to jest najlepsze chili na świecie, chociaż moi domownicy się ze mną nie zgadzają, bo mają swojego innego faworyta, ale ja po prostu kocham bataty i tam są, bo tam jest papryka? Chyba nie. Ale tam jest i fasola, i jest kukurydza, i właśnie są bataty, oczywiście pomidory, one są po prostu wspaniałe. I cudownie jest, jak zostanie nam resztka, bo resztki są życiem. Także ja sobie to chili odgrzam. W ogóle to jest przepis, z tego co wiem, z kuchni Lidla. I tam też jest czerwone wino, dlatego to jest takie dobre. W każdym razie ja to chili odgrzałam i lubię do chili dorzucić sobie parę takich super dodatków i właśnie jest to u mnie jogurt kokosowy, awokado, chociaż też staram się nie jeść za bardzo awokado z uwagi na kwestie ekologiczne, ale u nas jest coś takiego, że mój brat je bardzo dużo awokado i często zostawia jakieś takie resztki, więc ja wtedy sobie to usprawiedliwiam, że po prostu zjadam po nim. Także do tego dorzuciłam też świeżą kolendrę, zawsze posypuję to jakimiś nasionami, a do awokado daję zawsze jakąś cytrynę albo limonkę, chili, sól, pieprz, tak żeby to było jeszcze bardziej pełne smaku i tak czasami wygląda moja kolacja, czyli po prostu resztki, które kocham i mam nadzieję, że wypróbujecie właśnie ten przepis. I potem nie dzieje się już zbyt wiele. Ja włączam tryb samolotowy, absolutnie nie korzystam z telefonu wieczorami, a przynajmniej się staram i prawie zawsze wieczorem oglądamy wspólnie jakiś film. Ja teraz naprawdę nadrabiam zaległości filmowe i to jest po prostu super. Polecam Wam serdecznie oczywiście oglądać filmy z napisami, po to, żeby można przy okazji stwierdzić, że szlifujemy swój język. Ja tak sobie to przynajmniej tłumaczę. I tak upływa mi mój wieczór. Chodzę spać zazwyczaj około godziny 22, ponieważ jestem babcią i już od 21 w zasadzie zasypiam. Tak jak mówię, nie korzystam z technologii, w sensie z telefonu już w ogóle przed snem. I przed snem też robię mój 5-minute journal oraz odpowiadam też na takie pytanie z takiego mojego fajnego notesu Q&A, który sobie kiedyś kupiłam i też on parę razy o tym mówiłam. On zadaje nam jedno pytanie każdego dnia inne i mamy tam miejsce na odpowiedzi przez 5 lat z rzędu. Ja teraz jestem na 4. roku, więc po prostu czytanie tego, co pisałam wcześniej przed laty, jest fascynujące, także polecam tego typu gadżety. Oczywiście też polecam codziennik, który można na ten moment dostać w formie e-booka na mojej stronie, ale mam nadzieję, że się uda, że już niedługo będzie znowu dostępny w formie drukowanej. Kochani, sprawdzę sobie jeszcze moją ściągę. Na mojej ściągce jest jeszcze tylko tyle napisane, że chciałabym Wam na koniec podsumować te wszystkie nowe nawyki, które udało mi się wprowadzić, może po to, żeby właśnie Was zachęcić, że się da i żeby też możecie wykorzystać ten czas jak najlepiej dla siebie. Więc moimi nowymi nawykami są po pierwsze poranna, regularna medytacja, stałe pory posiłków, też nowe pory posiłków, ale stałe pory posiłków. Kolejne to stały czas pracy, co dla mnie było bardzo trudne, a teraz dzięki temu, że moja mama jest w podobnym rytmie, jest mi znacznie łatwiej i to bardzo dobrze wpływa na moje samopoczucie. Kolejna rzecz to nauka francuskiego wraz z robieniem notatek, czyli naprawdę przykładanie się do tej pracy. Następnie codzienna yoga i wydaje mi się, że właśnie powiedziałam wszystko. Już wiem, co jeszcze. Jeszcze weekendy bez Instagrama i tym akcentem zakończę ten film. Postanowiłam sobie, że od piątku późnego wieczoru do poniedziałku rano nie korzystam z Instagrama, ponieważ jest to aplikacja, która zajmuje najwięcej mojego czasu i od której się najbardziej uzależniam w ciągu dnia, którą po prostu automatycznie otwieram, a nikomu taki detoks od social mediów nie zaszkodzi, tak myślę. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że dał Wam trochę inspiracji nie tylko kulinarnych. Dajcie znać, jak zmieniła się Wasza rutyna dnia, czy w ogóle zachowujecie jakiś stały rytm dnia, a jeśli nie, to czy planujecie to zmienić, co jecie w ciągu dnia, jak Wam w ogóle się teraz żyje. Mam nadzieję, że ten film trochę umili Wam ten czas w domu. Dzięki jeszcze raz, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!